5, 4, 3, 2, 1, ciach. Miliony sposobów na nudę, czyli razem z totalizatorem sportowym, właścicielem marki Lotto, przeprowadzamy live chat, a dzisiaj bardzo miło jest mi gościć Daniela Guraka. Dobry wieczór, Daniel, albo właściwie bonsoir. Bonsoir. Bonsoir tous. To tak Dobry naprawdę wieczór wszystkim. dobry wieczór. Daniel jest w Gdańsku. Nieprzypadkowo zaczynamy od języka francuskiego, bo Daniel to taki nasz poliglota w Lotto Superlidze. Przedstawiać nie trzeba, ale pozwolisz, Daniel, że wymienię. Dwukrotny mistrz Europy juniorów w drużynie, mistrz Europy juniorów w singlu, w deblu. Naliczyliśmy 5 tytułów drużynowego mistrza Polski w Lotto Superlidze, pięciokrotny indywidualny mistrz Polski, wicemistrz Europy w deblu. Oczywiście podkreślam, między innymi. Musisz mieć tą półkę okazałą z medalami, z pucharami w domu. Tak, w domu rodzinnym mam bardzo dużo pucharów i uginają się wręcz meble od pucharów. I też siostry się już denerwują, że zawsze one muszą sprzątać kurz z tych pucharów i to je najbardziej denerwuje. Ale naprawdę duma jest. A do jakiego pucharu, do jakiego medalu masz taki największy sentyment? Największy sentyment, no myślę, że do każdego tytułu mistrza Polski indywidualnego, jak i też no, drużynowy. Wiadomo, że puchar zostaje w klubie, ale medal dostawałem. Myślę, że każdy, który tytuł wygrałem, to ma dla mnie znaczenie bardzo duże. Daniel Górak to oczywiście też olimpijczyk z Rio de Janeiro. Ja oczywiście staropolskim zwyczajem przypominam wam, moi drodzy, że jeśli macie jakieś pytania do Daniela, to zaraz w komentarze pod tą transmisją na żywo śmiało możecie je zadawać. Jeśli pojawi się pytanie trudne, niewygodne, Daniel, możesz użyć pomidora, tak jak mówiliśmy przed wejściem na naszą antenę. Śmiało możesz korzystać. A pojawiają się pytania i łatwe, i trudne. Musisz być gotowy. Postaram się sprostać, ale jak będzie potrzeba, to użyję pomidora. Wcześniej, przez te kilka dni, kiedy pochwaliliśmy się tym, że Daniel będzie gościem naszego live chata, pytania do Daniela napływały i za chwilę zaczniemy te pytania zadawać. Na razie mamy dla Ciebie, Daniel, pozdrowienia od Tomasza Godlewskiego, od Ryszarda Jadama i od Jakuba Dyjasa, prosto z Ostenhausen. Serdecznie wszystkich pozdrawiam. Skoro jest Ryszard Jadam, kibic Jarosławskiego Kolpinga, no to zacznijmy od strony właśnie Podkarpacia. W tym przedwcześnie zakończonym sezonie kolejny tytuł drużynowego mistrza Polski dołożyłeś do swojej bogatej kolekcji. Jak oceniłbyś ten sezon w Lotto Superlidze? No, cieszyłem się ogromnie, że wróciłem do Lotto Superligi, że będę grał z zawodnikami takim jak Kulej. Hanna jeszcze nie znałem, ale im bliżej go poznałem, tym naprawdę to jest bardzo cenny zawodnik, który był w naszym zespole. No, cieszymy się, że wygraliśmy ten tytuł, mimo że w zakończonym sezonie przedwcześnie, ale wydaje mi się, że też i zasłużenie, bo pierwszą i drugą rundę, w sumie prawie bez dwóch ostatnich meczy, zagraliśmy bardzo wyrównanie. Kulej był naszym liderem, przegrał tylko dwa bodajże pojedynki. Także no, mieliśmy bardzo wyrównany skład i to zadecydowało, że zdobyliśmy największą ilość punktów i cieszymy się z tytułu. To prawda, no bo jeśli patrzymy przez pryzmat tych 20 kolejek, no to postawa właśnie Kolpinga była taka najbardziej równa. Wy nie mieliście spadków czy kryzysów, tylko w miarę systematycznie mecz po meczu dorzucaliście cenne oczka do tabeli. Indywidualnie sezon przyzwoity. Myślę, że przyzwoity. Miałem pewne wpadki,
z zawodnikami, którymi powinienem. Wydawało się, że wygrać, ale ogólnie jestem zadowolony, bo dołożyłem swoją cegiełkę do tego tytułu i w ważnych momentach też wygrywałem swoje pojedynki. To też powodowało, że wygrywaliśmy nawet mecze po 3-0 w większości albo 3-1, także cieszymy się z tego ogromnie. I zawsze, jeżeli gram w drużynie, z którą się wygrywa, czy jest się liderem, czy jest się numerem 3, czy numerem 2, to na pewno jest satysfakcja i że kolejny tytuł można przypisać do siebie. No właśnie, ten równy skład też Jarosławem pozwalał na to, że no ta wymienność pozycji mogła być dosyć spora. Tak. Tak, Kamil Dziukiewicz też rotował dobrze też składem. Mieliśmy no super kulę, miał fenomenalny sezon. Han pierwszy sezon w Superlidze zagrał też bardzo dobry sezon, także no cieszę się, że zagraliśmy świetnie, wygraliśmy dużo, dużo fajnych meczy i zaciętych. Wydaje mi się, że dzięki temu, że byliśmy tak zgraną taką paczką, to też owocowało, że walczyliśmy o każde punkty i dzięki temu właśnie wygrywaliśmy sporo tych meczy i zdobyliśmy tyle punktów. Zaraz po tym zakończonym sezonie ogłosiłeś, że przyszły sezon spędzisz we Francji w zespole Stours. Ciekawe doświadczenie, bo no, z tego, co rozmawialiśmy i z tego, co gdzieś wyczytałem w publikacjach, oprócz tego, że będziesz zawodnikiem, no to też masz być takim mentorem, takim liderem, który ma dać awans drużynie Stours do elity. Tak, porozumiewałem się z różnymi klubami. Ta oferta była jakby najlepsza i też oczywiście ten klub już się też wcześniej o mnie jakby rozbijał, że chcieli mnie pozyskać. No to się wtedy nie udało, także cieszę się ogromnie, że tym razem się to udało. Wiem, że ten klub zawsze chciał walczyć o awans do najwyższej ligi. Do tej pory nigdy im się to nie udało, więc myślę, że w tym roku mamy taki skład bardzo też młody, bo mam dwóch zawodników 20-letni, jest Francuz, a 22-latek jest Chińczyk, który grał już teraz w tej lidze. No i ja jestem takim jakby najstarszym zawodnikiem, którym właśnie oni chcą, żebym doświadczeniem swoim wspomógł tą drużynę, może tym swoim takim spokojem, bo wiedzą też, jakim jestem zawodnikiem i też mogę nauczyć może też podejścia, jak do różnych takich ważnych meczy podchodzić, bo mówili, że w tym roku troszeczkę się to im nie udało i mam nadzieję, że będziemy walczyć tak, jak walczyliśmy w tym roku w Jarosławiu, to będziemy mogli stworzyć też taką atmosferę. No i oczywiście na koniec sezonu będziemy się cieszyć z awansu do Pro A. I tego tobie, Daniel, z całego serca życzę. A powiedz mi, czy była jakaś szansa, żebyś został w Polsce? Myślę, że znaczy to było tak, że jak się zaczął koronawirus, to już wiedziałem, że kluby mają pewne problemy. Potem doszły mnie też słuchy, że może w przyszłym roku nie będzie żadna drużyna spadała z ligi, więc pomyślałem, że to jest taki sygnał dla mnie, żeby szukać klubu za granicą, tym bardziej pytały o mnie, czy nie myślę dalej na przykład grać gdzieś za granicą i w końcu doszedłem do wniosku, że trzeba szukać jak najszybciej oferty, która będzie naprawdę jak najbardziej korzystna i oczywiście też ambitna. I rozumiem, że ten kontrakt, on nie jest zagrożony przez tą pandemię, jesteście w stałym kontakcie i wszystko jest pod kontrolą. Tak, tak. Nawet jak podpisywaliśmy, to podpisywaliśmy w trakcie, bo to bodajże w kwietniu, około kwietnia już podpisywaliśmy. I rozmowy dosyć były, bo ten klub dosyć szybkie, bo ten klub też wiedział, jak zamierzam budżet zarabiać i ten klub też wiedział, że ma dla mnie budżet, który mają zaplanowany i to było naprawdę już tak zwane formalności. Tym bardziej się tego cieszę
i tym bardziej za takie miłe powitanie, jak już do mnie w klubie mówili i cieszą się na tą myśl, że będę mógł przyjechać. To bardzo fajnie i tak jak mówiłem, będziemy na pewno trzymać za Ciebie kciuki. Mamy cały czas pytania, które spływają i te pytania od internautów i kibiców, którzy teraz zadają te pytania. No to możesz wybrać, czy zaczynamy łatwiejszymi, przyjemniejszymi, czy trudniejszymi pytaniami. Wolisz się w miarę czasu rozkręcać, czy zaczynamy z wysokiego C? Nie wiem, jakie to będą trudne, bo może myślę, że to będzie łatwe, dla mnie może być trudne. Także nie ma znaczenia. Po kolei możemy Dobrze, to ruszać. zaczniemy na miękko. Tomasz Dobrze. Godlewski, jak wspominasz pobyt w USA, zawody US Open w Teksasie, polskich kibiców i doping? No wspaniale. Przede wszystkim to był bardzo duży turniej, w którym przyjechałem tam, żeby właśnie w różnych kategoriach, i wiekowych, jak i też poziomem swoim gry. Także to na mnie największe wrażenie zrobiło. Wielka hala, na której wszyscy są, wszyscy trenują i odbijają, z każdym można porozmawiać, jak to wyglądają u nich treningi. No, super atmosfera. No i przede wszystkim było wielu polskich kibiców, których wszystkich serdecznie pozdrawiam z tego miejsca i mam nadzieję, że jak skończy się ten koronawirus, to w najbliższym czasie będę miał okazję kolejną przyjechać do Stanów i zagrać w kolejnych różnych turniejach. Czy przeprowadzasz się do Francji na czas ligi, czy może będziesz dolatywał na mecze? Nie, obecnie będę mieszkał w Gdańsku, tak jak w tym roku, i będę tylko dojeżdżał na mecze. Klub ma też dla mnie propozycje różne, że jeżeli będą blisko mecze, czy mógłbym zostać wtedy we Francji. Oczywiście jakby na to też przystałem, bo chciałbym, żeby ta drużyna była też żywa i żebyśmy mogli też wspólnie trenować. A przede wszystkim lubię Francję, przede wszystkim jedzenie, jak i też mentalność francuską, także z przyjemnością pomieszkam parę dni we Francji, także A nie ma to sama na mnie najmniejszego problemu. miejscowość podoba Ci się, odpowiada, będzie co robić po treningach, po meczach? Nawet stąd. Wiem, że to jest takie już aktywniejsze miasteczko, przynajmniej tak jak mi mówili też tam zawodnicy, także myślę, że coś będę mógł też zobaczyć, a przede wszystkim to jest też region, gdzie jest pełno zamków, bo to jest region tych zamków nad Loarą, także myślę, że też będę miał okazję coś zobaczyć więcej. Dobrze, kolejne pytania. Pytania, które się często też pojawiają w czatach z innymi gośćmi, czyli tradycyjne pytanie o sprzęt od Romcio Leszka, czyli jakim sprzętem grasz? Jakbyś powiedział o desce, o okładzinach, etc., etc. Deską gram Tiago Apolonia, a okładzinami Butterfly'a 05 Tenergy. Miałeś okazję testować Dignixy? Nie. Nie. Czyli ty jesteś chyba takim zwolennikiem, że lepsze jest wrogiem dobrego. Nie, mi po prostu służą te okładziny, które mam i próbowałem też i inne różne okładziny, ale jak ja już coś znajduję fajnego i wiem, że mi to służy, czy deska, czy okładziny, to przy tym przystaję. Chyba, żeby naprawdę coś musiało się stać z tymi okładzinami, coś strasznego, to wtedy bym coś zmieniał. Ale jeżeli wiem, że to mi na razie służy, to nie myślę o żadnych innych zmianach. Także Romcio Leszek, deska Tiago Apolonia, okładziny Tenergy 05. Radosław Gielo, pozdrawiamy Cię Radku. Witam. Jak zmienił się tenis stołowy od 2001 roku, od czasu kiedy zdobyłeś tytuł Mistrza Europy Juniorów w singlu i deblu? No przede wszystkim
Cieszy mnie ogromnie, że tak jak przynajmniej w Polsce, Superliga, dzięki temu, że już jest Superligą, a nie jest tylko Ekstraklasą, to zmieniło się to, że przynajmniej cała ta oprawa wygląda dużo ładniej aniżeli wcześniej. Można to nawet zobaczyć, jak na YouTubie są różne filmiki, jak się grało w lidze. Jak ja sobie widzę przeróżne takie mecze, to naprawdę aż to jest zaskakujące, jak poszła Superliga przede wszystkim do przodu. A ogólnie no, tenis stołowy na całym świecie, jak i zawodnicy, no, teraz grają bardzo agresywnie, starają się szybko już atakować, dążyć do ataku, przejmować jak najszybciej inicjatywę, i tutaj mi się wydaje, że to się przede wszystkim zmieniło. Ja cały czas przypominam naszym kibicom, internautom, że jeśli macie pytanie do Daniela, to śmiało możecie je wpisać pod tą transmisją na żywo w komentarzu. Cały czas mam oko na te komentarze i pytania i z pewnością Danielowi zadam, więc my jedziemy dalej. Wracamy, Daniel, do US Open. I pytanie od Piotra Przyborowskiego. Jaki był wynik twojego meczu z Adamem Bobrowem w US Open? Pozdrawiam serdecznie. No, mogę powiedzieć tak, było to dosyć przyjemne spotkanie, bo jak wiemy, Bobrow jest takim komikiem, też lubi grać takie pokazowe mecze. No, poziom ma, jak na, można powiedzieć, tego amatora, to nawet całkiem niezły, no ale niestety wynik był 4 do 0, bo też nie udało mu się więcej zdobyć punktów. No dobrze, niech tak zostanie. Pani Marzena Musiał. Daniel, czy klub Prądniczanka Kraków to twój pierwszy klub? Pierwszy tak naprawdę to był taki UKS Smoki. Jak jeszcze chodziłem do przedszkola, to tak zaczynałem tam jeździć tylko tak raz w tygodniu. Ale tak prawdziwy, profesjonalny klub to był właśnie Prądniczanka. I moich w sumie dwóch trenerów miałem: Stanisława Wcisłe i Adama Słodykiewicza. A jak jesteśmy przy Krakowie, to ty masz jedną taką fajną rzecz, która zastępuje ci stół w domu. I chciałem się zapytać, czy to jest jeszcze aktualne? Jest aktualny. Jakbyś opowiedział taką ciekawostkę, co Daniel Burak ma w domu, czego no, przeciętny Polak, kibic, no nie ma takiego. Myślę, że no, mam zabytkowy stół, który nazywa się Tajfun. Nie wiem, czy ktoś go jeszcze pamięta. Można go rozkładać tak pół połówki można rozłożyć i samemu odbijać. To raz, a dwa, ten stół Tajfun służy ci też jako normalny stół czasami podczas imprez rodzinnych? To jest ten Tajfun, czy to nie ten? Jest ten, cały czas ten sam. To jest Tajfun, dobrze. Ja wiedziałem o stole, nie wiedziałem o Tajfunie, ale teraz jestem już mądrzejszy, także. Ktoś sobie wpisze na Google, to jest chyba z 1900, chyba mój rocznik. A skoro jesteśmy przy Google, no to zapraszamy gorąco na Facebooka Daniela Guraka, no i na stronę internetową. Daniel, co mi się bardzo podoba, jest coraz aktywniejszy w tych mediach społecznościowych. Aczkolwiek, no pamiętam, że ty byłeś taki oporny w stosunku chociażby do Facebooka. O, ja przez długi okres czasu w ogóle nie miałem Facebooka. No, zaczynam raczkować jakby po Facebooku i w tych innych różnych mediach społecznościowych, bo jak widać teraz to jest no, nieuniknione. Choćby nawet podczas takiego, jaki kryzysu teraz mamy. Także cieszę się, że już też się do tego przekonałem i widzę też tego plusy. Także przekonuję się coraz bardziej. Bardzo fajnie, ale też masz stronę internetową. I o ile zawodnicy mają swoje Facebooki oficjalne czy nieoficjalne, o tyle strony internetowe, to o ile dobrze pamiętam, ma Natalia Partyka, ma Patryk Chojnowski i masz ty. To jest już rzadkość. Co skłoniło do tego, żebyś taką stronę sobie postawił? Przekonali mnie troszeczkę przeróżnych znajomych, których poznaję, kolegów, przyjaciół, których właśnie mam, i
tak mi też o tym opowiadali, że dzięki na przykład takiej stronie mogę pozyskać różnych czy sponsorów, czy też kontakty, które mogą mi przynieść jakieś korzyści właśnie z tenisa stołowego i to mnie zmobilizowało do tego. Jestem wdzięczny przede wszystkim mojej małżonce, bo to ona się nie tym zajmowała. Wiem, że były między nami zgrzyty o tą stronę i różne, że jej to najbardziej na tym zależało, a ja byłem taki oporny, także tym bardziej się cieszę z rezultatów. Z rezultatów, jak wyszło, także jestem jej bardzo wdzięczny za to, że tak wyszło. No to fajnie, niech to wszystko się kręci, no i szczególnie jak będziesz teraz grał we Francji, wrzucaj dużo rzeczy, bo z pewnością kibice czy ja sam będziemy bacznie obserwować i podglądać, jak to Jak wszystko będę wygląda. grał bardzo dobrze, to będzie słychać nawet i w naszym kraju, że wygrywam, także to myślę, że się też samo też obronię, ale przede wszystkim też będę wrzucał różne filmiki na stronę, jak i też na Facebooka. Także, kochani, zachęcamy. Facebook Daniela Guraka, strona internetowa. Zobaczcie koniecznie, zostawcie lajka, bądźcie z Danielem na bieżąco. Będzie sporo ciekawostek i dużo fajnych rzeczy z Francji. No, Francja a Polska, myślę, że to się jednak sporo różni. Gra w tych krajach, cała otoczka. No i też funkcja, jaką będziesz pełnił w tym klubie. Także zachęcamy razem z Danielem do tego, żebyście zostawili lajki na jego Facebooku i przejrzeli stronę internetową. Na pewno wiele ciekawych rzeczy tam się znajdzie, a my wracamy, Daniel, do pytań. Ryszard Jadam, jak udało ci się w meczu z Wang Yangiem wyciągnąć w piątym secie z 1-5 na wspaniałą wygraną? Serdecznie pozdrawiam. Tak, to był fenomenalny mecz w moim wykonaniu, bo pamiętam, że prowadziłem 2-0 w tym meczu. Pierwszy mecz Kulej wygrał z Wrablikiem 3-0 dosyć i wyraźnie. I wiedziałem, że jeżeli ja wygram ten mecz, to prawdopodobnie wygramy też i z Działdowem i będziemy na pierwszym miejscu. Także no, grało mi się bardzo dobrze pierwsze dwa sety. Wygrałem je pewnie i grałem naprawdę bardzo dobrze. Wiedziałem, że Wang Yanga mogę pokonać, bo to nie było moje pierwsze zwycięstwo. Ale Wang Yang nie odpuszczał, no i doprowadził do remisu. I w ostatnim secie zaczął bardzo dobrze grać. 5-1 pamiętam, że wtedy było. Nie było to łatwe, ale wiedziałem, że jeżeli uspokoję głowę, to wiem, że znając też i Wang Yanga, jaki jest, może zacząć popełniać błędy i w ważnych momentach takie też popełnia i czekałem po prostu na to. Jeżeli się to uda, no to wtedy wygram, ale jeżeli nie, no to by się to nie udało. Jak widać, wytrzymałem to i psychicznie, i fizycznie, bo przede wszystkim to mnie najwięcej kosztowało. I się opłaciło i dzięki temu zaczęliśmy prowadzić 2-0 i wtedy Han dokończył dzieła i wygraliśmy z Działdowem 3-0. Mam nadzieję, Ryszard, że ta odpowiedź cię satysfakcjonuje. Fabian, czy wrócisz jeszcze do polskiej Lotto Superligi? To będzie zależało od klubów Superligi, czy któryś mnie będzie chciał. Ja jakby szukam klubów, które mają jakieś, chcą właśnie coś osiągnąć i zawsze takimi się ofertami kierowałem. Także myślę, że czemu nie? Jestem zawsze otwarty na różne propozycje i jak zresztą widać to po mnie, że nie mówię nie. Podczas ostatniego wywiadu, zresztą tą twoją wypowiedź kibice mogą zobaczyć na superliga.com.pl, nawiązałeś do tego, że szykuje się fajny ośrodek w Gdańsku i fajnie byłoby kiedyś taką ekipą stworzyć drużynę i zagrać w Superlidze, no bo w Gdańsku teraz będziecie mieli naprawdę świetną tą grupę treningową. Będzie Daniel Górak, będzie Kuba Dyjas, będzie Patryk Chojnowski, będzie Bartek Such pewnie z wami trenował w Gdańsku. Także ta grupa treningowa będzie bardzo mocna i to, co ty wspomniałeś w tej wypowiedzi, no, fajną przygodą, fajnym taką rzeczą byłoby kiedyś tą trójmiejską ekipą zagrać w jednej drużynie. Tak, no to by był świetny
jeżeli by się coś takiego wydarzyło, to było coś wspaniałego. No, cieszy mnie ogromnie, że już będzie grupa fajna, bo będzie Jakub Dyjas czy Patryk Zatówka, Patryk Wojnowski, tak jak wspomniałeś. Takie osoby na pewno przyciągają też wielu sympatyków tenisa stołowego, jak i też i innych zawodników. Mam nadzieję, że też i z Europy, albo i ze świata, czy na przykład Azjatów. I będzie ta grupa jeszcze lepsza. Cieszę się, że będę mógł w niej przy takiej grupie trenować, bo dużo łatwiej się też i trenuje, i ciągnie się wszystkich do góry. Także myślę, i przede wszystkim dla młodych zawodników, którzy też są w ośrodku, jak będą widzieli, jak trenują profesjonaliści i najlepsi w kraju, to też jest dla nich to super. I myślę, że taki ośrodek będzie zyska w tym roku dużo, dużo więcej, i trzeba to po prostu wykorzystać. Oby tak się stało. Kuba Dyjas napisał: Tajfun Daniel to ty masz, ale z forehandu. Pozdrawiam go serdecznie. Tak, Kubę pozdrawiamy. Pozdrawiamy także małżonkę. Ciekawe, co dobrego zrobiła ci na kolację. UKS Piast Ostrzeszów. Jak wspominasz swój pobyt w Ostrzeszowie? Bardzo serdecznie w wolnej chwili zapraszamy cię do nas. Dodatkowo przesyłamy pozdrowienia od Zbyszka Kaczmarka, który jest obecnie naszym zawodnikiem. A kto to napisał? Klub UKS Piast Ostrzeszów. Klub. Serdecznie pozdrawiam. Cieszę się ogromnie. Śledzę oczywiście klub, wyniki. Całkiem nieźle idzie. Może coś znowu awansują do Superligi. Zbyszka, przede wszystkim Kaszmarka, też serdecznie pozdrawiam, bo miałem z nim okazję grać w jednym klubie właśnie tam w Ostrzeszowie. Bardzo miło to wspominam. Nawet ostatnio z Bartkiem Suchem wspominaliśmy Trasko Ostrzeszów, także bardzo miły to czas był, zdobycie brązowego medalu, także no miłe, miłe, miłe wspomnienia, fajny bardzo klub. I Jedziemy jeżeli dalej. będzie tylko okazja, to chętnie odwiedzę tamte strony. Oto UKS Piast Messengerem do Daniela Guraka na Facebooku i na pewno w tych spokojnych czasach uda Wam się spotkać. Kazimierz Marszałek, najmocniejszy i najsłabszy element Twojej gry. Najmocniejszy. Tajfun, forehand. Myślę, że ja mam także, że każda strona moja jest jakoś tak, nie wiem, że dążę do ataku. Jeżeli ja dobrze atakuję, to wtedy jestem najgroźniejszy. Jeżeli gram bardzo pasywnie, to wtedy przegrywam. Ale jeżeli myślę, że tak atak obustronny jest moją silną stroną. A najsłabszy element? A najsłabsza? Może to, że już jestem stary. No i... Nie, żartuję. Myślę, że nie ma. Nie będę zdradzał też, jakie mam słabe strony, bo też przeciwnicy słuchają. Okej, jedziemy dalej w takim razie. Patrzę, patrzę. Pan Marcin Kleszcz, witam panie Danielu. Jaki turniej? Niekoniecznie najlepszy wynikowo. Chciałby pan powtórzyć, zagrać w nim jeszcze raz? Jaki turniej? Takiego pytania jeszcze nie było. Myślę, że jest wiele turniejów, których na pewno chciałbym zdobyć w turniejach na przykład seniorskich, indywidualnie coś więcej, czy na różnych kwalifikacje, myślę, że też olimpijskie, jeżeli jak które grałem do Pekinu czy do Londynu. To tam mógłbym wygrać, grałem o Stan Ruiwu, pamiętam taką grę. Jeżeli bym go ograł, to już bym awansował. To może tą grę bym, do tego turnieju chciałbym wrócić i zagrać z nim jeszcze raz. Jeśli pozwolisz, zatrzymajmy się przy Igrzyskach Olimpijskich, bo kiedyś z pewną osobą, nie zdradzę ci z kim, Tak. rozmawiałem długo na twój temat i on mi powiedział taką ciekawą rzecz. Z Danielem to jest tak, w momencie kiedy on wiedział, że pojedzie na Igrzyska do Rio, na swoje wymarzone Igrzyska, coś co go niesamowicie motywowało, kręciło, dawało mu powera do trenowania, do występów.
On wtedy w tym Rio był już zawodnikiem spełnionym. I to faktycznie jest prawda, że w momencie, kiedy ty zagrałeś na Igrzyskach Olimpijskich, to był twój taki właśnie sportowy olimp? Coś, co poczułeś się, że spełniłeś się jako sportowiec? Czy może ta osoba tak się ze mną droczyła po prostu? To myślę, że się troszeczkę też myli, bo akurat ja nie trenowałem dlatego, nie trenuję też dlatego tenis stołowy, bo miałem cel, żeby pojechać na igrzyska, tylko miałem raczej cel, że chcę osiągnąć coś więcej. Czyli na przykład zdobyć złoto, na przykład mistrzostw świata czy olimpijskie. Jak widać, no to się mi nie udało, ale czy po zdobyciu, że pojechałem na te igrzyska, no, potem już praktycznie mógłbym spocząć na laurach i przestać też grać, trenować i dalej, nie wiem, szlifować swój fach, żeby być coraz lepszym. Choćby nawet po samych igrzyskach zagranie na Mistrzostwa Europy i zdobycie srebrnego medalu z Jakubem Dyjasem, którego serdecznie pozdrawiam. I też byłem, prawda, wtedy byłem w 16 indywidualnie. To myślę, że nie, że to nie jest tak, że pojechałem na igrzyska i skończyłem swoją jakby taką, byłem już spełniony. Nie, to też do końca nie o to chodzi, ale też inaczej wstaje się z łóżka, idzie się na trening, kiedy masz w perspektywie udział w igrzyskach, czyli jest to spełnienie marzeń dla każdego zawodnika, igrzyska olimpijskie. A inaczej, jak już posmakowałeś tego wyjazdu na olimpiadę? Nie, myślę, że to jest dla mnie no, super doświadczenie, że byłem na takich zawodach i na pewno to jest najlepszy, jakby można powiedzieć, nagroda wystąpić w takim turnieju i jeszcze coś zdobyć. Ja zagrałem tylko też w drużynówce, indywidualnie nie grałem, także chciałbym grać, chciałem zagrać indywidualnie i walczyliśmy między sobą, ale też przede wszystkim najważniejsze było to, żeby się drużyna zakwalifikowała. I jakby no na pewno to jest doświadczenie świetne i życzę tego każdemu zawodnikowi, żeby mógł pojechać na igrzyska i osiągnąć coś więcej, nie tylko to, co ja. I mam nadzieję, że w tenisie stołowym, tak jak teraz Jakub Dyjas, czy Patryk Zatówka, czy Marek Badowski, czy teraz młodzi zawodnicy, będą to mogli ograć, wygrać i grać jak najlepiej właśnie na tych igrzyskach i zdobyć medale. Oglądałem właśnie mecz drużynówki z Japonią i powiem ci, że teraz niedawno sobie ten mecz odpaliłem. Miło się to ogląda. Ten mecz był naprawdę bardzo dobry. Tak, no włożyliśmy naprawdę kupę pracy i trenerzy też, którzy byli z nami cały czas, jeździliśmy po różnych zawodach i trenowaliśmy cały czas, których serdecznie też pozdrawiam, Tomka Krzyżewskiego czy Ksukaja, jak i Tomka Redzimskiego, którym trenowałem w klubie, także no to był ciężki okres i widać, że no, widać to było też, jak graliśmy i walczyliśmy z Japonią, także no, cieszymy się, że jest tak się zaprezentowaliśmy, chociaż mogło być lepiej. Okej, okay. Marek Gudzelak, Daniel, pozdrawiam oraz pozdrawiam ja i moja córka. Bardzo dziękuję za koszulkę. Czyli Marek razem z córką cię pozdrawia i dziękuję za koszulkę kapitany. Pozdrawiam też serdecznie. Podkarpacie dzisiaj mocno ogląda i zadaje pytania. Od razu Marek Gudzelak też dopytuje, który sukces smakował najlepiej. Który najlepiej? Myślę, że nie mam takiego, myślę, że tak, może w juniorach to na pewno Mistrzostwa Europy, które zdobyłem tytuł, ale każdy tytuł ma jakiś smak. Pierwszy tytuł Mistrza Polski też był dla mnie super takim osiągnięciem i też byłem nawet bardzo wzruszony, bo rodzice byli na tym meczu finałowym. Pozdrawiam serdecznie Atoma, z którym grałem w finale. I to był też zacięty pojedynek i takie, no każdy turniej sięgam pamięcią i one są ważne, zwłaszcza te, które wygrywałem, no i te, które też miałem porażki, ale to trzeba szybko z nich wyciągać wnioski, ale tak szczególnie to nie myślę teraz, tak, który był dla mnie takim największym osiągnięciem i zapamiętałem najbardziej.
Kuba Bielicki odpowiada, że też pamięta Tajfuna, także takie miłe przerywniki. Radek Gielo, jak wspominasz Mistrzostwa Świata 2003 w Paryżu? To podczas tych zawodów podpisałeś kontrakt z Enebą, później trenowałeś w Charleroi z Samsonowem, Sejwem, a nie we Francji. Tak, po tych zawodach tam byli, wiem, że był prezes tego klubu i widzieli, jak gram, ale wcześniej ja chciałem podpisać do klubu Charleroi, był taki zamiar i po tym zawodach, bo tam zagrałem bardzo dobre zawody w Paryżu, wygrałem z Filipem Sejwem w kwalifikacjach, później też ograłem Tang Penga, który był wtedy jeszcze grał dla Chin i przegrałem dopiero z Samsonowem i ten klub widział, jak gram, ale nie wiedzieli, czy jest w ogóle możliwość, żebym przyjechał do Francji i trenował, a ja już się decydowałem na to, żeby trenować w Charleroi i grać w tym klubie. Już była jakby, zaczęły się rozmowy i wtedy tam trenujący Thierry Cabrera, on grał już właśnie, miał podpisany kontrakt z Enebą. Zapytał mnie, czy nie chce grać w lidze francuskiej, która jest dużo mocniejsza i wydaje mu się, że też lepsza. I powiedział, że on się też mną tak zaopiekuje, że będzie ze mną jeździł na mecze, będziemy mogli trenować razem w Charleroi. I wydawało mi się, że to jest najlepszy pomysł, jaki może być, bo wtedy w Charleroi trenowali tacy zawodnicy jak Samsonow, Jean-Michel Seyf, Smirnow i też od czasu do czasu przyjeżdżał Primorac. Także naprawdę to była taka grupa bardzo, bardzo mocna. No i też Thierry Cabrera, Lubomir Pisztej, także to była no, fenomenalna grupa jak dla mnie i ona mi też dużo dała. I przede wszystkim też mieli trenera Dubo Szkorisz, który teraz jest trenerem Oxenhausen, którego też serdecznie pozdrawiam. Okej, okay, Daniel nam zdradził trochę takiej kuchni. Mam nadzieję, Radku, że jesteś zadowolony z odpowiedzi. A my przechodzimy do kolejnych pytań. Fabian, na jakim zawodniku się wzorowałeś? Wzoruję się. Moim pierwszym idolem był zawsze no, Andrzej Gruba. Miałem, pamiętam, plakat też Andrzeja Gruby nad swoim łóżkiem. Później się wzorowałem bardziej na Samsonowie, bo podobał mi się, jak gra blokiem. Ale od każdego różnych teraz zawodników podpatruję, jak grają i czy serwują, czy odbierają. I się nie wzoruję już tylko na jednym. Ale najbardziej lubię zawodników takich bardzo aktywnych, atakujących, którzy dążą do ataku przede wszystkim. Szymon Brud pyta o sezon spędzony w Jarosławiu. No to polecamy, Szymon, żebyś odwinął sobie tą transmisję, bo zupełnie na początku Daniel obszernie ten sezon podsumował, więc nie będziemy tego pytania jeszcze raz... Szymona, zawodnika z Jarosławia. Młoda krew. Młoda krew, tak. Niech się bierze do pracy. Pozdrawiamy Szymona. Tomasz Godlewski, czego zabrakło w pojedynku półfinałowym US Open? W ćwierćfinale gładko pokonałeś Japończyka, który wyeliminował Kuleja. No i czy zamierzasz przyjechać i wygrać jako pierwszy Polak US Open? Jesteś pierwszy, który dotarł do półfinału. Tak, cieszę się, że wystąpiłem w tym turnieju. Miałem no, ogromny niedosyt, że przegrałem właśnie w półfinale z Japończykiem. Ale zaskoczył mnie przede wszystkim w półfinale, ten Japończyk mnie zaskoczył. Miałem bardzo duże problemy z odbiorem serwisu, nie mogłem sobie z nim poradzić. I to mnie troszeczkę tak wyłączało z gry, bo były bardzo równe sety. Przegrywałem do 9, do 10 po Stanach. Wiedziałem, że jeżeli może przełamię jednego, może dwa sety, to jestem w stanie jeszcze z nim wygrać, no ale to się nie udało. I przegrałem ten mecz 4-0 i tu mam ogromny niedosyt, bo w finale już czekał na pewno na mnie obrońca, z obrońcami lubię grać i nie mam z tym problemu, bo w drugim półfinale było dwóch obrońców, także na pewno bym zagrał w finale z obrońcą.
Żałuję tego ogromnie, ale jestem zadowolony, jak zagrałem właśnie z zawodnikiem ćwierćfinale z Japonii, który wcześniej właśnie ograł Kuleja 4-3 i z nim zagrałem fenomenalne spotkanie. 4-0 wygrałem i naprawdę mi się grało świetnie. Może też ten zawodnik bardziej mi stylowo pasował i stąd też takie były rezultaty, ale grałem całkiem inaczej tego dzień wcześniej, aniżeli później, jak z tym drugim Japończykiem. Także Tomku, czekamy na otwarcie granic i Daniel z pewnością nie powiedział ostatniego słowa. Tak, że wracając też do tego, czy wystąpię jeszcze w jakiś US Open, z przyjemnością mam to też w planach i myślę, że jak się wszystko to skończy, to w USA jeszcze zawitam. Pan Krzysztof. Tylko na US Open może nawet. Okej. Okay. Pan Krzysztof Świątczak, gdyby porównywał się pan do najlepszych zawodników, na przykład Malonga, to co brakuje panu do tych najlepszych zawodników? Czy są to ograniczenia fizyczne, czy brak odpowiednich trenerów, czy jakieś inne elementy? Myślę, że tak. No, z Malongiem miałem okazję tylko raz w życiu grać, jak on jeszcze był, nie był numerem jeden na świecie, tylko jak był w 60. któryś i udało mi się go ograć. Wygrałem z nim 4-2 na Pro Tourze w Kuwejcie. Wtedy byłem tam z Lucjanem Błaszczykiem jeszcze na tych zawodach. Co mogę powiedzieć? No, później ten zawodnik fenomenalnie rozwinął cały swój atak i jakby tu wydaje mi się, że oni przede wszystkim mają dużo mocniejszy atak niż ja i doprowadzili do tego, że no są też lepsi. Tu wydaje mi się, że mi tego brakuje, mocnego ataku obustronnego. Ja gram bardziej tak rotacyjnie na stół, a oni grają dużo mocniej. Dobrze, jedziemy dalej. Pan Kazimierz Marszałek, czym się pasjonujesz poza tenisem stołowym? Czyli hobby, zainteresowania, twój wolny czas, jak spędzasz, jak to u ciebie wygląda? No obecnie teraz, jak jestem w Gdańsku, lubię spacery nad morze. Lubię też poczytać książkę, obejrzeć jakiś dobry film, czy podczas tej pandemii w końcu ruszyłem Netflixa i zacząłem oglądać seriale. Także tak tego typu rzeczy. Z żoną spacery, taki bardziej spokój. Okej, okay. Pan Marcin Kleszcz. O, też ciekawe pytanie. Takie pytanie też jeszcze nie padło. Panie Danielu, gdyby była taka możliwość wybrać drużynę marzeń, pan plus trzech zawodników, to kto by to był? Zależy, jaki miałby być rezultat. Czy mielibyśmy coś wygrać, czy tylko. No, Dream Team. Proszę. Dream Team, drużyna marzeń. Dream Team. To myślę, że bym chciał zagrać koło takich zawodników, przy których byśmy coś wygrali. To tak jak na przykład Malong. Malong. Z Malongiem i na przykład powiedzmy z Suksinem, to myślę, że już byśmy dużo mogli osiągnąć. Też tak myślę. A jakbyś miał wybrać taki zespół, gdzie by był najlepszy Team Spirit? Koleżeństwo, przyjaźń, spędzanie wolnego czasu poza salą do tenisa stołowego i meczami, to kto by to był w takiej drużynie wtedy? No myślę, że z tenisa stołowego dobrze się dogadywa zawsze z Wandzim, bo mieliśmy bardzo długi kontakt ze sobą podczas grania w Grodzisku, w kadrze. Przez długi okres już nawet się śmialiśmy, że częściej śpimy razem w pokoju, aniżeli ze swoimi żonami, bo i graliśmy i w klubie, w kadrze i wszędzie razem jeździliśmy. To już było i że się nie pozabijaliśmy, to naprawdę. To był cud, także wydaje mi się, że tutaj Wandzi. Z Jakubem Dyjasem też fenomenalny kontakt, którym no, mamy i też i do dzisiaj. Z Bartkiem Suchem, którego znamy się jeszcze dużo, dużo wcześniej niż z chłopakami, także myślę, że to byłby taki team. Ciekawy A oni team. też są też osobami, którymi też dla klubu, jak i też dla drużyny dużo od siebie dają, także wydaje mi się, że to są tacy zawodnicy.
Ale nawet takim składem, o którym wspomniałeś, no to byście mogli już w Superlidze naprawdę namieszać. Vanji, Gurak, Dyjas i Bartek Such, no. Myślę, że tak. Przede wszystkim byśmy mieli bardzo dobrego debla. To prawda. Mógłbym I to grać od koloru do w wyboru. Dobrze. Także tutaj takie ciekawostki Daniel wam zdradza. Grzesiek Nykiel. Daniel, jak ci się podobał Jarosław? jak miasto i sala, czy po... co mogę powiedzieć? Gdańsk jest dużo lepszym miastem. Okej. Tutaj patrzę. Pan Krzysztof Świątczak. Czy pamięta pan mecz z Timo Bolem w 1/8 na Mistrzostwach Europy w 2012 roku? Jakie ewentualnie ma pan wspomnienia z tego bardzo dobrego w pana wykonaniu meczu? 2012. 1/8 Mistrzostw Europy Timo Boll. Już tam przegrałem chyba 4-2. Bodajże, tak. No pamiętam, że grałem bardzo dobre ze swojej strony spotkanie, ale jak tylko Timo Boll zaczął dużo lepiej grać, to i też zaczęły mi uciekać te punkty. No żałuję, że nic więcej nie osiągnąłem w tym jakby ten, ale najbardziej żałuję meczu z Timo Bolem, jak graliśmy w 2007 roku w Belgradzie, w którym z Timo Bolem prowadziłem w ostatnim secie 10-8 i jeszcze zagrałem piłkę po siatce i ten mecz przegrałem 12-10. Ta porażka dla mnie jest taka najgorsza jak z Timo Bolem. Mnie też zastanawia u tenisistów stołowych to, że wy potraficie powiedzieć rywala, wskazać rok i powiedzieć jeszcze, jaki był dokładny wynik w poszczególnych setach. To jest u was niesamowite. Pamięć macie dobrą do liczb. Ale więcej pamiętam porażek aniżeli sukcesów, bo jak wygrywam, to nawet nie pamiętam czasami, że wygrałem z kimś, nie wiem, do 9 czy do 8, bo to znaczy, że byłem bardzo mocno skoncentrowany. I nawet nie pamiętam jak wyniku, tylko dopiero jak sobie najwyżej później obejrzę na YouTubie czy coś, to wtedy. A tak to czasami nawet nie pamiętam, jaki to był wynik, także różnie z tym jest. Pamiętam, kiedyś właśnie wracaliśmy z meczu, chyba nawet z Jarosławia to było, i też mi opowiadałeś, że jesteś tak skoncentrowany podczas meczu, że do ciebie nie dociera ani doping, ani głos kibiców, kompletnie nic. Jesteś tylko ty, piłeczka, stół i najbliższe zagranie. To też jest taki chyba już najwyższy stopień koncentracji. Tak, jeżeli wchodzę właśnie na ten poziom koncentracji, to naprawdę gram wtedy swój najlepszy tenis stołowy. A jeżeli mnie tylko potrafi cokolwiek rozpraszać i denerwować, to wtedy jest właśnie brak tej mojej najwyższej koncentracji. I to jest, wydaje mi się, że też bardzo ważne. Że jeżeli jestem tak skoncentrowany, że widzę tylko przeciwnika, piłeczkę i stół, to jestem naprawdę groźny. A ty jesteś takim typem zawodnika, że ty musisz się wkręcić w tą koncentrację, nie wiem, przed meczem, chwilę przed meczem i tą koncentrację utrzymywać? Czy bywały takie mecze, że pierwsze dwie partie jesteś kompletnie zdekoncentrowany, a w trzecim secie na przykład potrafisz jeszcze się skoncentrować, skupić i to do ciebie wraca i twoja gra się poprawia? Czy po prostu jak źle wejdziesz w mecz, to już tego nie naprawisz? Nie, wydaje mi się, że jestem tego typu sportowcem, że w każdej sytuacji chcę dać siebie jak najwięcej i szukam rozwiązania, żeby ograć zawodnika. Czy prowadzę na początku, czy przegrywam, to jakby dla mnie nie ma znaczenia. Chcę zdobywać punkty i ja już praktycznie przed samym meczem, jak z danym zawodnikiem będę grał, to już się do tego meczu przygotowuję, jak i też i mentalnie, jak i też oglądam przede wszystkim przeciwnika, jak gra, jakie jego są mocne strony, jakie słabe, i już na tym się koncentruję. I praktycznie, jak jest pół godziny do meczu, to i cała rozgrzewka, jak i też i fizyczna, i psychiczna, już jest ukierunkowana
tylko na danego przeciwnika i już praktycznie się wtedy zaczyna mecz. Także wtedy nawet nie rozmawiam też tak z różnymi osobami, tylko staram się już skoncentrować na danym meczu i żeby wejść ten mecz od samego początku. Jeżeli to się czasami nawet nie udaje, to w trakcie meczu cały czas też myślę, jakie zrobić zmiany, żeby właśnie to zadziałało. I to jest takie najważniejsze w tenisie stołowym. Dobrze, ja lecę dalej. Pan Krzysztof Świączak dopytuje o cele związane z karierą reprezentacyjną. Czy chce pan jeszcze wrócić do seniorskiej kadry? Myślę, że z kadrą to już jest temat raczej zakończony, bo mamy bardzo dobrych młodych zawodników, którzy sobie bardzo dobrze radzą i życzę im jak najwięcej sukcesów. Myślę, że z kadrą mogę jedynie pojechać na jakiś obóz, potrenować z chłopakami. To myślę, że w ten sposób, żeby co najwyżej być jakby takim ich też dobrym sparring partnerem, żeby mogli sobie trenować ze mną i wyciągać też jakby mieć dobry trening. To myślę, że w ten sposób, ale już zawodowo i grać różne turnieje, to myślę, że już nie. No też często sobie nie zdajemy sprawy, ile kosztują same podróże zawodników. Chodzi mi o czas spędzony w samolotach, autobusach, zmiany czasowe, zmiana jedzenia, klimatu. To też wszystko ogromnie wpływa i pewnie po tylu latach jeżdżenia na kadrę, na turnieje, może coś o tym powiedzieć. Tak, no to jest bardzo dużo różnych wyjazdów i po całym świecie, jak i też przede wszystkim co roku przygotowania do sezonu już się zaczynają też dużo wcześniej i praktycznie teraz tych zawodów jest bardzo dużo. Jeszcze trzeba więcej startować, także myślę, że z wiekiem to też trudniej się to znosi i raczej się skupiam na lidze, co najwyżej właśnie tego typu wyjazdy jak do Stanów Zjednoczonych. Raz na jakiś czas właśnie jak mam wakacje, czy też teraz jak w tym roku w grudniu udało mi się między pierwszą a drugą rundą wyjechać, to myślę, że tego typu wyjazdy tak, ale już tak, żeby jeździć na Pro Tury i zawody rangi Mistrzostwa Świata czy Europy, to już raczej nie. Tomasz Godlewski zapewnia, że czekają z niecierpliwością i na pewno ugościmy. Myślę, że na pewno odwiedzę Chicago, bo jeszcze mnie tam nie było, a lubię akurat do Stanów jeździć, także jest tam co zwiedzać i też można różne inne rzeczy robić, jak i też i grać i w tenisa, także z przyjemnością odwiedzę i może coś zorganizujemy fajnego. Pan Andrzej Nitek, ciekawe pytanie. Kiedy, w którym roku rozdał pan swój pierwszy autograf? Nie pamiętam i sobie raczej nie przypomnę, ale myślę, że na pewno jak coś zacząłem wygrywać, to wydaje mi się, że one się zaczęły pojawiać. Czyli prawdopodobnie jak zdobyłem jakiś tytuł, Mistrzostwo może Europy czy za juniora, to myślę, że wtedy. Marek Gudzelak pyta o plany na przyszłość. Jak na razie, no, przyszłość jest taka, że będę grał we Francji, w Pro B i na tym się koncentruję, ale jakby tak w dalszą jakby nie odbiegam, co będzie, bo może się wszystko wydarzyć, ale jestem otwarty na różne propozycje i jakby mam coś, jakiś swój plan ułożony w głowie, którego też tak nie za bardzo chcę zdradzać. Okej. Krzysztof Świątczak, czy miał pan kiedyś propozycję gry w lidze chińskiej? Nie. A jakbyś zdradził takie z perspektywy twojej kariery, jakieś takie ciekawe propozycje właśnie klubu albo ligi, które otrzymywałeś, gdzie mogliśmy cię zobaczyć, a ostatecznie cię nie zobaczyliśmy? Jakbyś coś nam zdradził takiego pozakulisowego? Miałem propozycję do Meksyku. O! Do Meksyku na trenera i koordynatora całego klubu. A to był to świeży temat, czy już taki trochę
Kilkuletni. I też świeży i kilkuletni. Okej. No ciekawe, no o Meksyku myślałem, że nie usłyszę. Tam też grają, także naprawdę popularny. I fajna pogoda. Tak, przede wszystkim. Ale nie było tak blisko morza, więc się nie zdecydowałem. Na razie graj ile możesz, bo cieszysz kibiców swoją grą, więc póki zdrowie pozwala, to z chęcią cię zobaczymy przy stole. Karol Prus-Strowski, Debelka, musimy zagrać. Oczywiście. Tutaj pytanie od Petera ST. Panie Danielu, czy uważa pan, że krzywdząca praktyka płacenia polskim zawodnikom niższych stawek niż zawodnikom chińskim prezentującym ten sam poziom powinna być ukrócona? Ale trudne pytanie. Poważnie nam się robi. Poważnie, poważnie. Co mogę powiedzieć? Myślę, że jeżeli Chińczycy, którzy do nas przyjeżdżają, bo chyba o tych zawodników chodzi, czy też ogólnie z Europy, jeżeli grają fenomenalne swoje sezony, tak jak na przykład w tym roku zagrał Kulej, to jeszcze to jakby też rozumiem, ale wydaje mi się, że czasami przyjeżdżają też różni zawodnicy, którzy są nawet mało znani i nie grają też jakby bardzo dobrze i są przepłacani. Myślę, że polscy zawodnicy są ogólnie niedocenieni też w naszym kraju i tu jest troszeczkę tak smutne to dla nas jakby, bo my jesteśmy, jakby gramy dla naszego kraju, robimy też dużo dla klubów, bo jesteśmy tu na co dzień i jesteśmy tutaj może troszeczkę tak niedocenieni, ale to już jest problem też i klubów, jak i władz, i tak, tego typu osób. Także wydaje mi się, że tu jest taki problem. No na pewno teraz w Lotto Superlidze zobaczymy więcej Polaków przy stole. Zobaczymy, czy to wpłynie na poziom, ale ilościowo na pewno tych Polaków będzie więcej przy stołach i może da to do myślenia działaczom, właścicielom, prezesom klubów. Kolejne pytanie. Czy trenując tenis stołowy koncentruje się pan tylko na treningu technicznym, czy też wplatane są podczas treningu elementy przygotowania fizycznego mające na celu zwiększenie siły uderzenia? Zawsze, jak byłem młodym zawodnikiem do 18 roku praktycznie życia, to bardzo mało przywiązywałem do tego uwagi. Może jeszcze w tamtych czasach nie było to tak potrzebne, jak jest teraz. W tym okresie są zawodnicy naprawdę bardzo atletyczni i wyglądają i mają nogi bardzo mocno zbudowane, jak zresztą widzimy po różnych Chińczykach, jak i też Europejczykach, i teraz wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, i też ja do tego większą zacząłem uwagę przykuwać, i nawet więcej podczas teraz, jak nie można też tak dużo trenować w tenisa stołowego, to bardzo więcej trenuję fizycznie, żeby być przygotowanym już do nowego sezonu. Jak wspomina pan okres, kiedy Och grał w Bogorii? Czy miał pan okazję trenować z tym zawodnikiem? Tak, bo Och Sang-geun był 3 lata chyba w Bogorii. To jest bardzo super człowiek, jak i też zawodnik. Dla niego to był naprawdę fenomenalny zawodnik, który była przyjemność z nim i trenowania, jak i też i spędzania czasu, porozmawiania o różnych sprawach, jakie on też osiągnął, jak i też na ten. Przed blokiem, to aż się przyjemnie na to patrzy. Coś mieliśmy chwilę problemów technicznych, ale faktycznie, jeśli chodzi o Ocha, no to zawodnik niesamowity, a teraz chyba jeden z trenerów kadry, o ile się nie mylę. Teraz tak, akurat miałem okazję go spotkać w Austrii na turnieju. Mówił właśnie, że synowie go zaczęli trenować, także możliwe, że będą kolejni zawodnicy.
No, ja spotkałem się z takim fajnym określeniem odnośnie Ocha, Lazy Body. On faktycznie jak grał, on miał takie to ciało takie gumowe. No, przy tym wzroście to, co on potrafił robić tym ciałem, było wręcz niesamowite. Ta jego koordynacja ruchowa i ten zasięg ramion. No, fajny zawodnik, którego fajnie się oglądało i te mecze zawsze, no Darton, Bogoria, Olimpia, Unia, no to gdzieś tam na długo zostaną kibicom w głowach, bo to były świetne pojedynki zawsze na najwyższym poziomie. Tak, i przede wszystkim też był taką osobą, że nawet jak został poproszony, żeby grać z młodszymi zawodnikami, nawet z dzieciakami, chwilę, żeby poblokować czy coś, to dla niego nigdy nie było to problemu. Także no naprawdę to był świetny zawodnik i taką jaką on karierę miał, świetną, także i takie zachowanie to naprawdę tylko czerpać od niego przykład. Okej, my jedziemy dalej. Już godzina 22. Chwilowy był problem techniczny z internetem, ale już Daniela widać. Ostatnie pytanie na koniec. I ciekawe też, czy miał pan okazję trenować z Andrzejem Grubbą? Miałem okazję nawet z nim zagrać mecz, bo jak był Andrzej Grubba trenerem w Ochsenhausen, nie w Ochsenhausen, tylko w Gränzau, to my tam często też jeździliśmy na obozy i miałem z nim przyjemność. Oczywiście on już nie był czynnym zawodnikiem, ani tak też grającym bardzo dobrze, jak w tamtych czasach, i miałem okazję z nim nawet wygrać, także naprawdę się cieszyłem, że go grałem, bo naprawdę na jego wtedy, jaki już był w wieku i jak grał, to naprawdę prezentował fajny poziom. Czy miałeś też okazję zagrać, wymienić kilka piłek, zagrać mecz z idolem? To też fajna sprawa. Tak. Super, Daniel. W takim razie, tak jak obiecałem, godzinka minęła. To znaczy, że ten czat powoli się kończy. Ostatnie pytanie jeszcze. Marek Gudzelak prosi o kontakty z Kamilem Dziukiewiczem. Wiem, że za młodzieńczych lat mieszkaliście w jednym pokoju. Takie pytanie zadał Marek Gudzelak. Nie wiem, czy chodzi o młodzieżówkę, o... Tak, bo jak byliśmy młodymi zawodnikami, pochodziliśmy z tej samej strefy i podczas były różne grupowania w strefach i mieliśmy okazję właśnie mieszkać razem, jak i też i trenować, także znam Kamila już długo, długo, także pozdrawiam go też serdecznie i tak to prawda, mieliśmy okazję. Też ciekawa polityka, no bo w Jarosławiu, jeżeli tak spojrzeć z perspektywy czasu, no to ci wszyscy topowi Polacy grali. W zasadzie czekają tylko na Patryka Chojnowskiego albo na Kubę Dyjasa, bo i grał Wandzi, i grał Floras, ty dołączyłeś w zeszłym roku, grał Bartek Such, grał Kuba Kosowski. Także ci faktycznie. Tak. Faktycznie ci topowi Polacy, no Wandzi, wiadomo, tak, kilka sezonów. Także tam sporo tych Polaków z najwyższej półki grało, tak jak mówiłem. Tylko jeszcze Patryk Chojnowski i Kuba Dyjas do Jarosławia. Tak, jak wiesz dobrze, ile jechałeś z Gdańska do Jarosławia? 5 godzin, pendolino? Nie, 7. 7. Ale teraz wspaniałe połączenie zrobili nawet. Lotnicze podobno ma być. Chociaż teraz to nie wiem po tym koronawirusie, ale miało być od kwietnia. Już nawet miałem prawie pierwsze bilety kupować, że bezpośredni lot z Gdańska do Rzeszowa. A jeśli chodzi o Francję, to kiedy wybierasz się, czekasz na otwarcie granic? Jak to wygląda? Pierwsze czekam na otwarcie granic, czy też dojdą do skutku Mistrzostwa Europy we wrześniu i wtedy też będzie wiadomo, kiedy też liga startuje, ale myślę, że początek września już będę się wybierał do Francji na pierwszy, nawet jakiś możliwe, że i też obóz i pierwsze mecze. Bardzo, Daniel,
Aha, jeszcze jest ciekawe, bo Andrzej Nitek mówi tak. Tak troszeczkę dla przypomnienia, panie Danielu, autograf rozdał pan w wieku około 10 lat na treningu w Drzonkowie. Zwrócił na pana uwagę Stanisław Frączek. O, stawa Stanisława, serdecznie pozdrawiam. Czyli 10 lat około miałeś, jakiś rozdałeś, pierwszy autograf poleciał. To muszę pana Stanisława zapytać, gdzie ma ten autograf, bo to by była naprawdę niezła historia. Tak. Prezes Lotto Superligi Zbigniew Leszczyński. Jakie rokowania przed turniejem Lotto Superliga Cup? 31 maja. Tak No, jest. zacząłem treningi, bo mam też okazję potrenować od czasu do czasu. Udostępnił mi kolega swoją salę konferencyjną i mam okazję od czasu do czasu potrenować, czy z Patrykiem Hojnowskim i Bartkiem Suchem. Także myślę, że fizycznie będę na pewno bardzo dobrze przygotowany, a technicznie myślę, że też w najbliższych czasach nam salę chcą otworzyć i że będą jakieś, już będzie można zacząć trenować. Także myślę, że będę gotowy na 100%. Z Bartkiem Suchem trening jutro o której? Jutro jeszcze nic nie pisał. Muszę zobaczyć do telefonu. Jeżeli Do Bartka napisze, to ty musisz napisać pierwszy. to myślę, że po południu. Okej, po południu, bo dzisiaj jest piątkowy wieczór. Rano już jestem umówiony na inne spotkanie. Okej. Bardzo Daniel, dziękuję Ci za to spotkanie. Życzę Ci samych sukcesów i fajnych chwil spędzonych we Francji i tego, żebyś wprowadził swój nowy zespół do elity, żebyś zapisał się w kartach historii tej drużyny. Dużo zdrowia Ci życzę i pewnie będziemy cały czas na bieżąco z Twoimi Facebookami, zdjęciami, melduj jak tam u ciebie, a my z przyjemnością będziemy to oglądali, komentowali, lajkowali. Także jeszcze raz wszystkiego Danielu dobrego. Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich sympatyków tenisa stołowego. I Dziękuję. trzymajcie się. Dobrej nocy. Dzięki. Cześć. Dziękuję bardzo.